Dzisiaj z Nowego Jorku przyjechałyśmy tutaj tak sobie pozwiedzać, chodzimy w sumie i tak spontanicznie wybieramy punkty, do których chcemy iść, więc bardzo spoko, w sensie wiecie, nie mamy żadnego planu, tylko robimy wszystko spontanicznie, więc bardzo fajnie i no jestem mega szczęśliwa, że mogę tu być. Jest naprawdę super, serio, mega mi się podoba, jestem zachwycona tym miastem. Idziemy teraz do Central Parku, więc jestem mega podjarana, bo zawsze chciałam to zobaczyć na żywo. Więc tak, będę wam pokazywać wszystko. Zapraszam. Kręcili tyle filmów, że jak ja tutaj chodzę, to czuję się, jakbym sama była w filmie. W ogóle jak jestem tutaj w Nowym Jorku, to czuję się cały czas jak w filmie. Serio, jestem najszczęśliwsza. Witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj znowu wybieramy się do Nowego Jorku, bo ostatnie dni spędziłyśmy w szkole. Dzisiaj rano miałam dwie lekcje i dzisiaj nie wiem, która jest teraz godzina. Teraz jest godzina 13 i ja już jestem po lekcjach, więc super, bo mam cały dzień dla siebie. I właśnie wybieramy się do Nowego Jorku. Super są. Jakbyście się zastanawiali, co jemy w Nowym Jorku, to jemy Taco Bell. 24 godziny na dobę. Powiem wam tak, moje pierwsze wrażenie dotyczące Taco Bell w Nowym Jorku było takie, że niedobre. Nie było w ogóle wyboru, albo nie wiem, po prostu nie wiedziałam, co wybrać, ale teraz jestem zakochana i uwielbiam po prostu Taco Bell, więc idziemy znowu szukać Taco Bell, pewnie skończymy znowu w tym samym, ale no tak. Myślałam na przykład, że on jest w przebudowie w Londynie, a jego po prostu przenieśli do Nowego Jorku. Genialne! No dokładnie, zobaczcie jaki piękny, serio. Pokażę wam, jakie zajebiste okulary kupiłam ostatnio dosłownie na ulicy. Dosłownie na ulicy w Nowym Jorku. I'm in love.
Serio zajebiste są, bo zapłaciłam za nie jakieś 10 dolców, więc jej. Obok siebie, więc w sumie możecie przenieść się z Chin do Włoch na przykład. Tutaj macie małe Włochy, a tutaj Chinatown. Słuchajcie kochani, po długich poszukiwaniach znalazłyśmy w końcu Brooklyn Bridge i wchodzimy na niego. Za nami taki piękny widoczek, więc się cieszę, bo trochę creepy było. Bo nie umiałyśmy tutaj trafić, wiecie, no bo to trzeba jednak wejść na górę i nie wiedziałyśmy, gdzie jest to wejście. I chodziłyśmy takimi creepy uliczkami, ale dotarłyśmy. Więc super, cieszę się. I pokażę wam zaraz najlepszy widok. Wyjeżdżamy z IF-a, dzisiaj odebrałyśmy nasze certyfikaty. Musimy wrócić też dosyć wcześnie, bo musimy się jeszcze spakować. A jutro do 10 musimy opuścić nasz pokój w IF-ie. Więc no będzie ciekawie. Jutro jesteśmy już w Nowym Jorku na dosłownie, nie wiem, 2 dni. I później lecimy w super miejsce. Zobaczycie wszystko w dalszej części vloga. Chciałyśmy to zobaczyć, jak jest jasno, więc sobie znowu tu przyszłyśmy i już widzę ten piękny widok. Tak naprawdę te budynki tutaj w nocy wyglądają prześlicznie. Za dnia też są bardzo ładne, ale jednak wydaje mi się, że w nocy robi to większe wrażenie. To jest Weronika. Ciekawa, jak Fritz oceniłby mnie za trzymanie kamery. Bo ta kamera mi się wydaje taka właśnie słaba do trzymania. W sensie jakoś tak nie jest to mega wygodne, powiem szczerze. Chciałam tylko powiedzieć, bo chcę uwiecznić to na filmie. Nie wiem, czy to wstawię do vloga, ale chciałam tylko powiedzieć, że manifestuję bilet na jutro na koncert Harego. Więc jeśli to oglądacie, to znaczy, że mi się udało. Żebym manifestowałam bilet na jutrzejszy koncert Harego w Nowym Jorku, bo obecnie jest godzina, nie wiem, 19:38 i ja nie mam biletu. I się boję, bo wszyscy chcą kupić na ten koncert, serio, wszyscy. Nie dziwię się. Więc trzymajcie kciuki. Dzisiejszy dzień w Nowym Jorku był dosyć spokojny. Chodziłyśmy mniej niż zawsze, bo w końcu zaczęłyśmy używać metra. Ogólnie w miarę da się ogarnąć to metro, w sensie nie miałyśmy jeszcze problemu, żebyśmy się pomyliły z kierunkiem. Nie, tylko według mnie nie jest najlepiej opisane. Tak, nie, trzeba się pytać takiego typka, co siedzi tak, w pociągu. Trzeba się pytać, bo nie ma po kolei jakby stacji opisanych, co jest dziwne. Co jest na przykład... W Wawie jest 1,5 mm. No.
jesteśmy teraz w Nowym Jorku na dosłownie, nie wiem, 3 dni. I mamy taki uroczy pokój. Jakby, zobaczcie, jak on jest słodki. Tak słodki jak wy, którzy dajecie łokie. Okej, kochani, słuchajcie. Ogólnie to wiecie, że ja zawsze staram się zdobyć bilety na ostatnią chwilę i dzisiaj też próbujemy. Będzie ciężko, bo dzisiejszy koncert jest, nie wiem, wszyscy chcą kupić bilety na ten koncert. Mam kartkę, że chcę kupić bilet i zobaczymy, czy się uda. Please go home, tell them you love them, tell them you don't know you love them. I love you. I love you too. Kochani, witam was w kolejnym dniu naszego pobytu w Nowym Jorku. Wczoraj był koncert Harego i pamiętam, że nagrywałam dla was wcześniej, że dodam to, jeśli byłam na koncercie Harego wczoraj. I byłam na koncercie Harego wczoraj, udało mi się zdobyć bilety przed areną, więc mega, mega się cieszę. Też wam tutaj powstawiam jakieś filmiki z tego koncertu, a jeśli chcecie zobaczyć całą relację, możecie zobaczyć na Instagramie. I powiem wam, że to, co się wczoraj stało, to ja nawet nie wiem, jak wam to opisać. To było takie szczęście, że wow. I myślę, że opowiem wam o tym w jakimś innym filmiku, jak będę opowiadać o całym wyjeździe. Może, nie wiem, zobaczymy, ale jestem taka szczęśliwa, naprawdę. Thank you.
Słuchajcie, idziemy na polskie pierogi. Idziemy do polskiej pierogarni. Więc zabawnie. Mamy dzisiaj na sobie nasz Love on Tour merch. Wyglądamy jak siski. Codziennie nas zaskakuje. Wczoraj czułyśmy się, jakby były wakacje, wiecie, 30 stopni, krótki rękawek i tak dalej. Dzisiaj czuję faktyczną jesień. Jest wiatr i jest zimno. Jesteśmy w bluzach, Berka ubrała krótkie spodenki i teraz żałuję. Jesteśmy teraz w takiej części Nowego Jorku, gdzie dosłownie co chwilę widać jakieś polskie sklepy. Byłyśmy właśnie w tej polskiej restauracji, co wam pokazałam.